Pełno banków jest tam, gdzie jest Railway Station, prawda? A u nas tutaj dopiero co teraz ten ING Bank, prawda? No bo niestety, proszę Państwa, ta Żydówka z Takto Finanse do mnie dzwoni i mówisz. Ja mówię, proszę Pani, Pani jest zakatarzona do pracy, Pani przyszła. Przecież Pani powinna leczyć się w domu. Nie, to ja nie mówię złośliwie, nie. Że jak mówi się czasem ktoś, żeby się tam, powinien się leczyć. Ja mówię, ona jest chora na nos, żeby ona po prostu wyleczyła się. A ona przez nos gadaj. Ja mówię, że w niedzielę do ludzi wydzwaniać. Do czego to podobne? W sobotę, w niedzielę. To już sobota jest takim przed świętem dla niedzieli. A oni, wiesz, wydzwaniają niesamowicie w niedzielę. I tak jak zamknięte są supermarkety w niedzielę, tak będą te całe lichwiarskie banki, pożyczki nawet skasowane. Ja już tam nie jestem jakąś taką osobą złośliwą, że ja będę, wiesz, wysyłała jak Gomułka, bo tu wystawa jest w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego do Izraela, że Gomułka wysyłał do Izraela. Nie będę wysyłała, no bo przecież to nie tędy droga. Nawet nie o to chodzi, czy dobrze zrobił, czy on niedobrze zrobił. Zrobił, co zrobił. No zrobił, co zrobił, proszę Państwa. A że się ten będzie kajał, kabaretu mało, się kaja i przeprasza. Proszę Państwa, u nas u Świadków Jehowych, gdyby ludzie naprawdę czytali Biblię, tam stoją Świadkowie Jehowy. Nawet nie jestem przekonana, czy teraz, w tym momencie, bo jest zimno i przecież oni jak przyjeżdżają z Anglii, Ameryki, Białystok, no to tam są huragany, wiecie Państwo, co Ameryka, huragany, gwizdy i powodzie. No to oni są przygotowani, ci Świadkowie Jehowy. Ale przecież oni są tak pozytywnie nastawieni, proszę Państwa, do sytuacji, do zmian wszelkich. Nie możemy tak liczyć na to wszystko, że jak od Boga mamy dzisiaj, to na pewno jutro nam Jahwe da chleb. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Ja mówię przede wszystkim, to trzeba znać imię tego Ojca. Imię tego Ojca trzeba znać.